Całego vloga udało mi się nagrać z 39-stopniową gorączką, także mam nadzieję, że jeżeli macie troszeczkę mistrzowskiego serducha, hashtag mistrzostwo, to zostawicie jakąś łapeczkę czy coś dla motywacji, bo może to się więcej nie powtórzyć, kiedy będę chory, to już nie uda mi się nagrać. Tyle, do usłyszenia i zapraszam na vloga, puu! Cześć mistrze, z tej strony Karolek95. Na wejściu chciałem powiedzieć, że nagrywam dla was film na mega gorączce 38,9, także jest hardcore, ale myślę, że filmik spokojnie sobie nagramy. Niestety się rozchorowałem, nie wiem, być może jest to jakaś grypa, jelitowa grypa mistrzowa, no ciężko powiedzieć. Na samym początku chciałbym wam podziękować za zbliżającą się liczbę 200 tysięcy osób subskrybujących mój kanał, czyli 200 tysięcy mistrzów miało okazję gdzieś tam wejść na mój kanał. Czekam tylko na Naruciaka, aż dobije 100 tysięcy. Pozdrawiam, Adamie. I nagramy specjalnie dla was jakiś filmik. Wymyślimy coś super, mega, hiper, bo mistrzowskiego. Tak jak mówię, mimo że jestem chory, postanowiłem nagrać dla was jakiś film. Mam nadzieję właśnie, że ta gorączka nie spowoduje, że będę jakiś przywalony. Na sam początek chciałem zacząć od fanartów, jakie dostaję, bo dostaję ich naprawdę mnóstwo, ale fajnie by było, jakbyście je wysyłali jeszcze przed świętami, zrobilibyśmy jakiś odcinek świąteczny. Zacznę może od... wziąłem jakieś dwa fanarty, które dostałem ostatnio od Juliana Typurskiego i od Kamili Przygody. Fanarty, które dostałem ostatnio, ja sobie je otworzę, pokażę wam, jakie fanarty dostaje Karolek. Dobra. Jak to się otwiera, Co to za tuba? Czy ona mi wysyła słoiki? Bo ogórki w słoikach, kurde, takich cienkich? Okej. Tak, okej. Prawie się do tego dostałem. Dochodzę. Jest. Hej, moi drodzy, otwieram tubę przeznaczenia. Tubę przeznaczenia, w której znajduję. Halo! Jestem tu! W tej tubce mam jakiś chyba mega list. Nawet nie mam pojęcia, co to jest, ale to co wygląda, to jest takie, właśnie ściągam te pierdółki. Wow. Rysunek z listem. Pokazuję wam dalej, pokazuję. Wow, to się trochę zgięło, dlaczego? Mamy informacje w chwilę, tu jest napisany każdy mój odcinek, jaki nagrałem. What the fuck, ile roboty. O Jezu, Slenderman Prison. Jakie to są stare odcinki, 2000 widzów. Wasabi cię, o Jezus Maria. Dziewczyno, ile roboty, Kamilo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Trollface Quest, aż po ostatni odcinek i ostatnim odcinek, który tu widziałaś, było... Jak nasikać na policję, no serdecznie dziękuję. Drugi fanarcik będzie od Juliana Typurskiego, już sobie sprawdzamy, co wysłał nam Julian. Wow, dostałem coś w antyramie. Wow. A to się jeszcze jest? Coś się stukło. O Boże. Wyleciało szkło. Julek, jak ty mi to wysłałeś? Julek, coś się potukło, Julek! Fuck! Mamy stłuczony fanart, moi drodzy. Antyrama nie wytrzymała. Julek! Pip! Jest to... nie wiem, czy mogę. Mogę. Żebym się nie za... Ja sobie dokupię nową antyramę do tego. Nic cię nie przejmuj, Julek. Mistrzowski gang i mamy tutaj Karolka. Karolko Kupson na pleciach łeza. Żarty żartami, a świnie klaszczą brwiami. Ja naprawdę tak mówię, no masakra, nawet nie wiem kiedy. Serdecznie dziękuję za fanarty, wysyłajcie ich więcej. Jeżeli chcecie wysłać mi jakiś fanart, to tutaj macie maila, na tego maila możecie napisać: Karol, chcę wam wysłać fanart, ja wam podaję adres, na który nie bawię się w żadne skrytki pocztowe. Także jeżeli chcecie wysłać mi fanart, piszecie do mnie właśnie na ten mail, który znajduje się no tutaj. I ja wam wysyłam adres, na który możecie... Jezu, jak ja się fatalnie czuję. Na który możecie wysyłać swoje fanarty, to tyle. Przejdźmy do najbardziej lajkowanych pytań na Facebooku, które no gdzieś tam wy zadawaliście i polubiliście, a z kolei polubiliście, no to tak naprawdę chcecie o tym słuchać, więc zaczynamy! Co byś zrobił, gdybyś zobaczył pod twoim domem tłum półnagich fanek? Gdybym zobaczył pod domem tłum półnagich? Zresztą jakie to ma znaczenie, jeżeli zobaczyłbym pod domem tłum półnagich, nagich czy jakichkolwiek fanek, przede wszystkim wam przyniósłbym staniki. Ale przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że jeżeli zobaczyłbym tłum nagich fanek, a przypomnę, że jestem chory, to pewnie choroba by mi przeszła, nagrywałbym dalej odcinki dzięki temu, że po prostu piersi mają... mistrzowskie piersi, mają zdolności lecznicze, co ja też pierdolę. Jaka była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś w życiu? Najgłupsza rzecz, jaka zrobiłem w życiu, miała miejsce, tak mi się wydaje, przynajmniej u mojej kuzynki. Opowiem wam tę sytuację. Leżę sobie idealnie w jej łóżku i myślę, tak sobie śni mi się, że wchodzę do łazienki i widzę piękny złoty tron, na który siadam i nagle czuję ciepło i mówię... o fuck! Okazało się, że spałem akurat wtedy z moją kuzynką, bo byłem jeszcze młodszy i sikałem się do łóżka. Kurde, no przecież nie wyjdzie na to, że ja jestem jakiś kurde zalany pieróg, no przecież nie będę sikał jej do łóżka, więc zrobiłem tak. Wstałem z łóżka, rozejrzałem się po pokoju, mówię, kurwa, jak to czysto, mówię, ale... Wziąłem delikatnie kuzyneczkę, przepchnąłem ją na miejsce, w którym się zasikałem, żeby się nie obudziła oczywiście, poszedłem na miejsce kuzynki, w którym obecnie spała i położyłem się i...
Udawałem, że spałem, kiedy ona nagle się obudziła, powiedziała: Karol, wstań z łóżka. Ale co? Co się stało? Karol, nie pytaj, wstań z łóżka, muszę przebrać pościel. Oczywiście później, po latach powiedziałem kuzynce o całym zajściu, pamiętała oczywiście tę sytuację. No i wyszedłem na totalnego idiotę, bo mogłem jeszcze jej nastać na to łóżko, nic by się nie stało! Gdybyś mógł spełnić 3 życzenia, to jakie by były? Tylko nie wiem kogo, czy wasze 3 życzenia, czy jakieś swoje 3 życzenia, które chciałbym spełnić. W każdym razie, jeśli chodzi o wasze życzenia, no to przede wszystkim chciałbym 3 życzenia, wymienię jakieś 3 życzenia, które chciałbym spełnić dla was. Przede wszystkim to, żeby odcinki pojawiały się w miarę regularnie, żebyście mogli oglądać coraz to nowe odcinki z Karolkiem. Drugie życzenie to chyba byłoby to, żebyście się po prostu wzajemnie szanowali, nie wyzywali w komentarzach. Dla mnie ważne jest to, żeby panowała kultura nie tylko u mnie na kanale, ale również na kanałach innych, nawet u osób, które niekoniecznie o tę kulturę muszą dbać, stawiając na mainstream i na to, żeby po prostu się wyzywać, żeby kanał jakoś się utrzymywał. Mimo wszystko stawiałbym na kulturę. Kurde, 39,5 chyba już mam. I trzecim życzeniem to chyba byłoby to, żeby zgromadzić wszystkich swoich mistrzów, czyli te 200 tysięcy osób nadchodzące już niedługo, 200 tysięcy osób w jednym miejscu, i żebyście się zaczęli poznawać, wzajemnie zaczęli się poznawać, rozmawiać o swoich jakichś zainteresowaniach, o tym, co lubicie robić na co dzień, co jecie, prawda, jakie macie rozmiary stolców, no nieważne. A jakieś moje 3 życzenia, wiecie co, szczerze mówiąc, nigdy o tym nie myślałem. Wiecie co, jednym z marzeń każdego mężczyzny jest przede wszystkim to, żeby założyć rodzinę, więc wydaje mi się, że pierwszym jakimś moim marzeniem byłoby, jakbym mógł spełnić te życzenia, te swoje marzenia, żeby założyć zdrową rodzinę, w której wszyscy byśmy się jakoś wspierali, tolerowali, byli ze sobą, żyli w zgodzie, karmili się, wychowywali też razem, bo czasem dziecko może więcej nauczyć osoby dorosłej niż ktokolwiek inny. Może nie wygrać w totka, ale zdobyć mnóstwo pieniędzy, za które można by było opłacić wiele rzeczy, kupić wiele rzeczy, pomóc wielu osobom, bo prawda, można by było wysyłać te pieniądze na jakieś akcje charytatywne, no właśnie pomagać osobom, przede wszystkim żyć w dobrobycie. Do YouTube'a przykładam dużą wagę, także może odniosę się troszeczkę do YouTube'a. Chciałbym, żeby mój kanał ciągle szedł do przodu, żeby aspirował na coś naprawdę fajnego, żeby to było dla was taka odskocznia od tego, co macie na co dzień, czyli przychodzicie gdzieś właśnie z pracy, ze szkoły. O tym mówi każdy, dlatego to brzmi dość mainstreamowo, ale takie są założenia mojego kanału, żeby po prostu przychodzicie, nie wiem, ze szkoły, z pracy, siadacie przed komputerem i możecie na spokojnie pooglądać, pośmiać się, czy też masę rzeczy, czy możecie wejść ze mną w interakcję gdzieś na Facebooku, czy na jakieś social media innych, które mam wam do zaoferowania. I to chyba jest moje takie trzecie życzenie, które chciałbym gdzieś kiedyś spełnić. Co byś zrobił, jakbyś dostał pod choinkę kilkumiesięczny zapas wasabi i sosu tabasco? Jakbym pod choinkę dostał kilkumiesięczny zapas tabasco i wasabi, no to pewnie bym zrobił kilkumiesięczny challenge! Także ja was zapraszam do wejścia na moją stronę, na stronę Karolka na Facebooku i polubienie tego Facebooka, bo bardzo często organizować teraz będę jakieś konkursy, jakieś właśnie zadawanie mi pytań, na które będę odpowiadał w filmach i tak dalej. Dzięki! Ja zaraz idę się położyć, bo już mam chyba 40 stopni, cały się pocę. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście też ze mną pograć w jakieś gry, właśnie jeżeli chcecie się dogadać jako mistrze, ja założyłem na Socplayu grupę. Socplay, bardzo fajna strona, założyłem na Socplayu grupę i tam możecie właśnie zapraszać mnie do znajomych na Socplayu, możecie dołączać do grupy i to będzie grupa, w której to będą mistrze Karolka, którzy chcą razem ze sobą pograć. Jest to taki troszeczkę, jak to nazwał chyba Kupson, Facebook dla graczy, gdzie możemy się po prostu jednoczyć i ustawiać, czyli umawiać na różne granie w jakiekolwiek gry. Będzie naprawdę bardzo fajnie, serdecznie polecam Socplay. Wchodźcie teraz tutaj na stronę, dołączajcie do mojej grupy, zapraszajcie mnie do znajomych i będziemy się razem świetnie bawić. Na Socplayu nazywam się Karolek95, ponieważ DKarolek95 było zajęte. No ja nie wiem, kto mógł się potem nie potrzeć. Chyba każdy. Chcecie nagrać ze mną The Forest, napisaliście oczywiście komentarz pod moim odcinkiem z Foresta, serdecznie polecam ten odcinek, bo naprawdę bardzo fajnie wyszedł, jest to odcinek z Naruciakiem, a tutaj na Socplayu można do mnie zaprosić mnie do znajomych i napisać, że to ja chciałbym nagrać z tobą odcinek z The Forest, będzie naprawdę fajnie, serdecznie polecam Socplay, zapraszam, zaproszę znajomych, do usłyszonka. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że 28 grudnia zobaczcie mnie w Warszawie na evencie organizowanym przez Atora, przez Isamu i tak dalej, będzie to Yukon i będzie można się ze mną spotkać, jakieś zrobić, nie wiem, zdjęcie, porozmawiać, bardzo lubię rozmawiać z wami na różnych eventach. Tak, dlatego ostatnio pojawiłem się na PGA, niestety nie udało mi się pojawić na evencie organizowanym przez LiveTube, ponieważ miałem bardzo dużo prywatnych rzeczy do załatwienia. Żałuję, bo wiele osób wiem, że o mnie pytało. Będzie Multi, będzie Verte z Ulą, będzie Nitro, będzie Isamu, wszyscy będą, ja będę, Naruciak będzie, można będzie się z nami spotkać, także 28 stycznia, 28 grudnia, wali mi już choroba na czaszkę, chyba 28 grudnia od godziny 10 zaczyna się Yukon, zapraszam was też na stronę yukon.pl i tam będzie można kupić bilety, wejść, zrobić kupę, cokolwiek. I to chyba tyle z dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że odcinek się podobał, pamiętajcie zostawić łapeczkę, jestem chory, więc ja nie wiem w ogóle jak ja nagrałem ten film, ale mam nadzieję, że to docenicie w postaci łapki, czy też komentarza. I to tyle, zapraszam was na Yukon z moim udziałem, zapraszam was na Socplay, gdzie będziecie mogli dogadać się ze mną co do odcinka z The Forest, dołączania do mojej grupy, grupa nazywa się Mistrze Karolka i to chyba tyle.
tyle. Dzięki również za zbliżające się 200 tysięcy widzów na moim kanale. Niedługo będziemy organizować, tak jak mówię, czekam tylko na Adama, aż wbije swoje 100 tysięcy, pierwsze 100 tysięcy ciuraków i będziemy organizować dla was jakiś special together, czyli razem. I to tyle, żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Chory Karolek idzie spać, bo naprawdę zgrzałem się niemiłosiernie. Tak, dzięki, że jesteście i do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Trzymajcie się, mistrze i mistrzowski łokieć. Zostawcie łapeczkę i komentarz dla motywacji. Idę się przespać, a potem jeszcze ponagrywam do was jakieś filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.